Pan radny powiatowy Tomasz Cofała, szef klubu Ziemi Razem dla Ziemi Raciborskiej w Radzie Powiatu. Panie Tomaszu, w czerwcu na sesji absolutoryjnej w Radzie Miasta pan wystąpił w imieniu mieszkańców z apelem, z informacją, ale też omówił pan ich sytuację z Brzezia, z Dębicza, ze słynnym odorem, który przeszkadza mieszkańcom w życiu. I pan tam wspomniał o sesji nadzwyczajnej, a że taka byłaby celowa, warta tego, żeby pojawiła się w porządku obrad Rady Miasta, funkcjonowania Rady Miasta. I taka sesja ma być w przyszłym tygodniu. Pytanie do Tomasza Cofały, ewentualnie jako przedstawiciela radnych powiatowych, czy wówczas, kiedy taka sesja się odbędzie, pan, koledzy, myślicie o tym, żeby też wziąć w niej udział? Powiem tak, w czerwcu posiadałem jeszcze szczątkowe informacje na temat właśnie tego wspomnianego odoru i nieprawidłowości, być może istniejących, które mieszkańcy głównie zarzucają nieprawidłowości w składowaniu czy przywożeniu śmieci na nasze miejskie wysypisko. W międzyczasie pojawiło się dość dużo artykułów i także i nowiny o tym informowały, że mieszkańcy podejrzewają, że tam coś może być, więc ja osobiście się na pewno stawię i będę zachęcał radnych powiatowych, choćby nawet radnych powiatowych mieszkańców Raciborza, do tego, żeby się tam pojawić i jak gdyby temat z pierwszej ręki poznać i dowiedzieć się, jaki jest faktycznie stan i jak to wygląda. I myślę, że mieszkańcy też nam taką informację przekażą, ponieważ jako radni powiatowi nie uczestniczyliśmy w tej wizji lokalnej, która miała miejsce na wysypisku, a temat jest widzę, że już na tyle poważny, że należałoby się tym zająć i po prostu też wesprzeć kolegów z Rady Miasta. Panie Tomaszu, jeszcze takie dopytanie, bo jest taki wątek, tutaj radni miejscy, były prezydent Raciborza, zadali konkretne pytania dotyczące funkcjonowania składowiska. Zostało im to w zasadzie odmówione. Pan jako samorządowiec, no już z bogatym doświadczeniem, zasiadał pan w Radzie Miasta, zasiada pan teraz w Radzie Powiatu. Co pan sądzi o jakby takim tłumaczeniu ze strony miasta i spółki miejskiej, że nie udzieli informacji z uwagi na to, że to jest kwestia tajemnicy handlowej, że działa to na takiej zasadzie jak przedsiębiorstwo i nie chce się dzielić informacjami w tym zakresie. Chociaż pan, wydaje mi się, że będzie pan pamiętał, jak była sytuacja z przedsiębiorstwem robót drogowych, to wówczas prezes, który przyszedł do was na sesję, poprosił was o zgodę na kwestie związane z asfalciarnią tak zwaną, no jednak mimo wszystko był otwarty dla was. Więc pytanie, jak pan odbiera taką informację, że jest pewna blokada informacyjna dotycząca tej sytuacji ze śmieciami, mimo że tych pytań jest dużo. Powiem tak, przypominam sobie to, co pan powiedział o tym PRD i tym słynnym przeniesieniu otaczarni. Faktycznie była wtedy wola, chęć i zarówno samego prezydenta Lęka i osób pracujących w Urzędzie Miasta, ale też i samego prezesa do tego, żeby uczciwie i obiektywnie przedstawić, na czym polega problem, czy na czym polega kwestia dotycząca przeniesienia otaczarni. W tej chwili ja odczuwam osobiście, to jest takie moje osobiste odczucie, że jest jakby blokada na wszelką informację, a jakby nie patrzeć, prezydent, wiceprezydent, ale też i pozostali urzędnicy są pracownikami administracji publicznej i należy się ta informacja mieszkańcom, rzetelna i informacja, która wyjaśni ten temat. Ja przykrością stwierdzam, że już doświadczyłem brak odpowiedzi pana prezydenta na zadane pytanie i uważam, że ten typ i ten sposób komunikowania się z mieszkańcami albo nawet traktowania mieszkańców no na pewno nie jest właściwy, a nawet bym wręcz powiedział, że to jest naganne takie zachowanie. Precyzuję, tylko chodziło o Leśne Ludki, tak? Chodziło o moje zapytanie dotyczące inwestycji drogowych na terenie miasta Raciborza, gdzie dostałem odmowę tylko udzielenia chyba, informacji. Tak? Tylko z Raciborza chyba, tak? Tak, tylko właściwie Rudnik i Raciborz odmówiły mi tej informacji. Dziękuję bardzo.